Tak, jestem, jestem, nie musisz piszczeć. Dzień dobry Państwu! Witam ze świeżo zmodernizowanego, a także będącego, nie, świeżo zmodernizowanego szlaku Małkinia-Czyżew, a dalej modernizowanego szlaku czy odcinka linii z Czyżewa do Białegostoku. Witam z pokładu przede wszystkim Gamy. Mamy lokomotywę typu 111 ED. A na haku mamy... ile? Na haku mamy 17 pustych platform pod kontenery. Także pociąg lightowy, pociąg szkolny. Niecałe 500 ton masy, niecałe 500 metrów długości. Proszę Państwa, dzisiaj remake Rail Baltiki sprzed miesiąca. Zobaczymy, co się zmieniło. Dla tych, co chcą porównać, troszkę takie, co się zmieniło w ciągu miesiąca, troszkę trudniejsze zadanie, bo idziemy od drugiej strony. W sensie, w tamtym miesiąc temu jechaliśmy z Białegostoku w stronę Warszawy, dzisiaj jedziemy z Warszawy w stronę Białegostoku, nie? Także tak to wygląda. Przy czym pociąg mamy nieco inny. I jesteśmy w miarę wypoczęci. Przy okazji macie pogląd na przyrządy Gamy. Po lewej to wielkie, to jest prędkościomierz. Tu mamy siła zadawana na silniki trakcyjne, na zestawy kołowe, procent zadanej mocy, procent zadanej siły. Tu mamy ogólny amperaż na silniki trakcyjne, obok napięcie w sieci, obok nasza prędkość i chwilowo tempomat wyłączymy, gdyż ponieważ zbliżamy się do ograniczenia prędkości. Telog Was interesuje, SC to jest nastawienie prędkościomierza. No, do widzenia z tą koparą. Co my tu jeszcze mamy? To jakieś DDS, IFA, SHP, TC, to Was nie interesuje za bardzo. Te cyferki to jest nastawienie prędkościomierza. Prędkościomierza, tempomatu. No i w sumie tyle chyba, nie? Z tego widoku. Dobra, 40 odhaczona, grzejemy dalej. O, w Czyżewie rampa się buduje, no proszę, jaka długa. Z 5 wagonów wejdzie. Szaleństwo. Samochody zamknięte stoją na torze piątym. Proszę, pięknie, pięknie. Oczywiście cała lista ostrzeżeń przed nami i zwolnień. Najbliższe 40 na godzinę na kilometrze 120-400. Ograniczona widoczność na przejeździe. A przejazd jeszcze bez rogatek, peron postawili i brak widoczności, nie? Bywa. Dobra, i włączamy tempomacik i niech sobie jedzie sama. Podbijemy 1 km. Niech sobie jedzie te 90 w
okolicach 94 na godzinę. Gama. Jest jeszcze drugi widok. Jest jeszcze taki widok. Tu macie prąd zadawany na silniki trakcyjne na słupkach, czyli wykresy. Prąd w sieci i siła zadana, prawda, te sprawy. No i prąd zadawany na silniki. No, dla upierdliwych kto się przyczepi, siła na silniki trakcyjne zadawana, prawda. Oświetlenie, długość pociągu, procent paliwa w baku, tak, tam pierdol. Podczas jazdy nie będę wam tego wszystkiego pokazywał i tłumaczył. Ten widok was bardziej prawdopodobnie interesuje. Troszkę wam poprawimy jeszcze poziom. Możemy jechać. Jest godzina 13.50, do 19.00 pracujemy, zobaczymy dokąd dojedziemy. Nie? Ogólnie pociąg jest do Sokółki. Także tego, piękna pogoda się zrobiła, słonecznie, tyle że zimno, jakieś 11-10 stopni na dworze. Ktoś powie, że nie zimno, nie? No ale nie, na końcówkę kwietnia to jest zimno. Mimo wszystko. Ogólnie jak widać na odcinku Strzyżewo do Szepietowa główne prace już się zakończyły. Zostało tylko w cholerę ograniczeń, typu jakieś 50, 40, bo jeszcze gdzieś tam prace wykończeniowe. No i jeszcze gdzieś tam jakieś koparki sobie jeżdżą, prawda, jakieś rowy kopią, te sprawy. Ale ogólnie do Czyżewa jest temat ogarnięty, do Szepietowa, z Szepietowa do Raciborów. Też już w miarę to wygląda. Najgorzej jest Racibory, łapy Białystok. Kity i 50 godzinę, brak widoczności przed przejściem czy przed przejazdem. Jazda. Słabo w tej sieci. 2,80. Coś czuję, że zaraz coś puści. Gama nie jest jakąś lokomotywą prądożerną. No ale ten prąd w sieci tutaj też za bogaty nie jest, nie? No nie, nie chcę maszyna dać więcej jak 40 kN na oś. Niestety. Zbliżamy się do Gręczonka, 40 na godzinę, na przystanku Dąbrowołazy. To jest ten przystaneczek, co jakiś czas temu PKP Cargo nadziało się na ciężarówkę, nie? Nie, to z rok temu już było.
najlepsze ograniczenie prędkości z powodu braku widoczności jest nie przed tamtym przejazdem, tylko przed tym przejazdem. Który jest nieczynny, zamknięty, jeszcze w dodatku to jest przejazd techniczny, nie? Teraz mam, słuchajcie, takie ostrzeżenie. Czyżew Szepietowo. Oddano do eksploatacji peron numer 2. No, spoko, ale gdzie? Rozumiem, że są kilometry podane, ale jakąś nazwę może by chociaż podał, nie? Coś więcej? Jakby powiedzieli, że zaświeciło słońce w kilometrze 120, ale też byście wiedzieli gdzie? No, fajnie, fajnie jest, fajnie. Teraz następna mieczanka, Szepietowo-Stówka, Szepietowo-Stówka. O, 2,60 świeci, ładnie, zaraz coś pójdzie w pizdu. Na odbiorze. I Szepietowy wjazd na tor 6. Wjazd odbędzie się na sygnał zastępczy. Odcinki stacyjne przygotowane do zerowania po kalibracji liczników. Podpowie pan, kiedy można wyświetlać. Jasne, na szósteczkę na zastępczy podpowiem kiedy. Także w Szepietowie będziemy stać. Będziemy stać. Kurde, już nie pamiętam, że Szepietowie na tych boczkach chyba już nie ma ograniczeń. Nie jestem pewny. No, ale zastępczy jest zastępczy.
Warszawy, ile to postoimy? Czyżby jakiś pośpiech mnie dogonił? Bardzo możliwe, odkąd z Warszawy wyjechałem, nic mnie nie goniło. Ba! Nawet jednostkę po drodze wyprzedziłem. Się ta linia nie do Poznania, a zmieni się jeszcze bardziej. LCS Szepietowo. Także w Szepietowie nie stałem na boku od roku 2017 albo 16, nie? 6 lat. Ty się zamierzasz zatrzymać, czy nie bardzo? Stoj, bo semafora nie będę widział. Się zamaniło jechać nagle. No. No, także tego. Także do zobaczenia kiedyś tam.